Przechodzimy do punktu 5 porządku obrad. To jest przyjęcie listy zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania obiektów jordanowskich oraz zieleńców i skweru wraz z małą architekturą, druk nr 197A. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie listy zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania obiektów jordanowskich oraz zieleńców i skweru wraz z małą architekturą. Paragraf pierwszy wnosi się o połączenie przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu środków na rok 2013 przeznaczonych na realizację zadań powierzonych w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania obiektów jordanowskich oraz zieleńców i skweru wraz z małą architekturą. Paragraf drugi. Przyjmuje się listę rankingową zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania obiektów jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą. I w punkcie pierwszym bieżące utrzymanie zieleni oraz ogródków. Punkt drugi. Modernizacja boiska przy ulicy Zarzeczy na wysokości szkoły podstawowej nr 153. Punkt trzeci. Doposażenie ogródków jordanowskich według wskazań dzielnicy. Punkt czwarty. Modernizacja ogródka na terenie gminy w rejonie amfiteatru na osiedlu Widok. Kontynuacja. Punkt piąty. Remont chodników i alejek na terenach zielonych dzielnicy szóstej według wskazań dzielnicy. Punkt szósty. Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej na terenie dzielnicy oraz na terenach przedszkoli i szkół. Punkt siódmy. Uzupełnienie nasadzań według wskazań dzielnicy. Punkt ósmy. Dostawa ławek i koszy na śmieci według wskazań dzielnicy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zgodnie z procedurą Rada Dzielnicy Szóstej przyjmuje program zadań powierzonych w zakresie tworzenia, modernizacji, utrzymania obiektów jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą w terminie do końca października roku planowania. Połączenie środków oraz połączenie list zadań powierzonych w zakresie tworzenia, modernizacji, utrzymania osiedlowych placów zabaw oraz zieleńców i skwerów pozwoli na lepsze wykorzystanie środków zgodnie z potrzebami dzielnicy oraz uprości realizację zadań. Opinia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska? Pozytywna. 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 Otwieram dyskusję. Czy ktoś nas chciałby zabrać w tej sprawie? Bardzo proszę. Chciałem się tylko zapytać, czy w nawiązaniu do korespondencji mojej z panem przewodniczącym, mieszkańcy osiedla w Dobrzeczy mogą liczyć, że zagospodarowanie terenu po kiosku na rogu ulicy Justowskiej i Machaja będzie zrealizowane w przyszłym roku w ramach tych środków? No chcę powiedzieć, że to jest pana pierwsze zgłoszenie, no jakby pierwsze miejsce, więc na pewno powinno być zrealizowane. Dziękuję. Ja jeszcze chciałam zapytać. W paragrafie punkt drugi mamy modernizacja wojska przy ulicy Zarzeczy na wysokości szkoły podstawowej nr 153. To nie chodzi o wojsko szkolne? Nie. A jakie to? To jest boisko w pasie szlaku spacerowego Mynówka Królewska pomiędzy szlakiem spacerowym a szkołą podstawową nr 153. Będzie ogólnodostępne dla wszystkich, kto się tam pojawi. To boisko jest serio same bramki takie na... Teraz tak jest ten drewniane jakieś tam bramyczki. To będzie nawierzchnia sztuczna, będą piłkochwyty, ogrodzenie, także no, Mynówka pozyska taki kolejny obiekt do uprawiania rekreacji sportowej. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję i obrady nad tym projektem uchwały. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. A pana Artura o przeliczenie głosów. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy Szóstej przyjęła uchwałę. Przechodzimy do kolejnego.